Kwiatra Barbarą. Dzień dobry. Mamy piątek. Ma lekki zapaszek, ale jak zobaczymy taką rurę w barbarze, to od razu trzeba ją usuwać, ponieważ ona źle działa nam na liście i łodygi. Po prostu kończy. Cykl swój rabarbar. Jak chcemy go jeszcze trochę mieć, z jedno, dwa ciasta zrobić albo kompotów trochę, no to trzeba usuwać, tylko jak się pojawi, usuwamy od razu. Ale kwiat taki o. No. A tutaj mamy rabarbar. Podwędziłam go. Mamy dzisiaj, podwędziłam go. I patrzcie, jaki czerwony. Ja mam dwa. Wyhodowałam go, te swoje. Wyhodowałam, znaczy jeden ten wyhodowałam z nasionka. No i miał być czerwony, no i został zielony. Tak na końcu tylko był. Jest czerwony. Kupiłam, w następnym roku kupiłam na rynku czerwony, był. Był czerwony, ładnie, tak. 4 zł dałam. Był fajny, naprawdę, podobał mi się. I w tym roku znowu jest zielony. Ja nie wiem, może to zależy od pecha gleby. Nie mam pojęcia. I dzisiaj wzięłam taki od mamy. Wyrwałam. I po prostu będę robiła kompoty. I pododaję trochę tego, bo to jednak troszeczkę zabarwia tą wodę. Taka fajna różowa jest. I tak dla koloru też dam tego różowego. Ja nie wiem dlaczego. Jak ktoś wie, to niech mi pisze, czemu ten rabarbar mój jest zielony, a nie jest czerwony. Zachciało mi się placków ziemniaczanych, ale zrobię je tak inaczej niż zwykle. Takie 2-3 ziemniaki. Oczywiście posoliłam, odciśnięte są z wody. Pieprzu. Tu jest ząbek czosnku. Dużo mam szczypioru, więc go tutaj dużo, dużo, dużo. Żółty ser i dla koloru. No i to tak z taką cebulką lekko. Taka dymka jakaś mi porosła, nie wiem. I marchewka. Do tego 2-3 jajka. Mąki bez mąki zrobię. No i takie placuszki dzisiaj inaczej, trochę ziemniaczane inaczej. No i wyszły przepyszniste. Ja to preferuję taki grecki do tego, nie z cukrem, tylko z takim greckim. Pyszne. Po prostu pyszne. O. Ojej, coś jak prześwietla jakoś. O, teraz lepiej. No i chciałam wam pokazać ten mój patent na pomidory. Robię to co roku już. Teraz będzie 3. rok. Teraz tutaj ustawię. O. O co tu chodzi? Chodzi o to, że obcinam z butelek. Oczywiście się tego nazbierałam trochę, tam tych butelek mam, nie? Górę obcinam jak najmniej, żeby było tutaj obcięte. No tu. I co? Jest zakrętka, musi być zakrętka. I robię tutaj jak najniżej, bo wiecie jak to tak jest w ziemi. To tutaj, żeby jak najwięcej tej wody spływało, żeby tutaj nie gniła ta woda, nie? Czasami tak jest, że to się może po prostu przytkać, tam jakieś liście nawpadać, no to po prostu to wyjmujemy, co jakiś czas kontrolujemy, jak ta woda spływa. A to ma być tak delikatnie, ma 2 dziureczki mam, może nawet za duże są, żeby to się sączyło. Żeby to się sączyło, a nie po prostu lało, przelewało, nie? No. Także tak, tutaj mam dwa wsadzę, zaraz. Zaraz zrobię może wyżej. O, mam brutusy. To są wysokie, tam nawet 180 cm potrafią osiągnąć. No i co? Obrywam tutaj te liście są niepotrzebne. To są te pierwsze listki. I co? Wkładam go tak troszeczkę głębiej. Jak się głębiej włoży, to wtedy korzeń jest mocniejszy. I zaraz obok tego wkopuję tą butelkę. No i ten brutus zaraz ja... Och. Dobra, to sobie... Tak.
No i co? Kopiemy sobie. Dołek wkładamy. Zasypujemy. Początkowo. No i co? Bliżej tutaj mam ścieżkę z tej strony. A te dziurki, co tu są, tak żeby były zwrócone ku pomidorkowi. Tak się to mówi. No i wkopuję. Nie musi być głęboko, oby jakoś sucha ta ziemia. Dawno tu nie podlewałam. No i bliżej właśnie ścieżki, żeby tyle. Zaraz, gdzie te dziurki? Jeszcze trochę. To by łatwiej było podlewać, bo ja zawsze podlewam właśnie do tych butelek. Na tym to wszystko polega. O, już tu głębiej jest więcej. Dziurki mamy zwrócone tu i po prostu to obkopujemy. O. Początkowo podlewam pomidory tutaj do tego dołka. Taki robię nieckę. Bo to wiadomo, najpierw musi się dobrze ukorzenić, korzeń pójść w dół, żeby później to się dobrze przesączało. O, no i to jest na tej zasadzie. Zaraz wezmę tutaj przewód z wodą i włożymy. Zobaczymy, czy nie za szybko spływa. To wtedy trzeba będzie mniejsze robić. O, i tu początkowo podlewam obficie w dołek. Najlepiej, żeby woda nie dotykała do liści, bo wiadomo, liście są wrażliwe. Za szybko spływa. Zrobię jedną taką dziurkę albo dwie mniejsze. Za szybko spływa. To musi spływać wolniej. Pomidory lubią takie dozowanie właśnie, takie ciągłe dozowanie, nie takie raz a dobrze, dlatego że jeżeli dostarczymy, jak już ma owoce, na przykład jeżeli dostarczymy pomidorowi tak na gwałt wody, to potrafią te owoce pękać, nawet zielone, więc to nie jest skazane takie, za szybko spływa, za szybko, po prostu dwie mniejsze dziurki. Za duże dziurki mam. No to tak, właśnie tak powinno wyglądać, że powinno mniej, wolniej spływać, za szybko. Ale to się jeszcze ustabilizuje, bo ta ziemia trochę się jeszcze utwardzi, więc powinno być dobrze. O, i to jest mój cały patent. Polecam naprawdę, bo mi się sprawdza. Trzeci rok to robię. I jaki jest jeszcze tego plus? Jak wlewam do butelki, to jest ograniczone pole tutaj, wiecie, jest ograniczone pole tutaj tej wody, więc wody nie wylewam na zewnątrz i tym sposobem mało mi tutaj rośnie chwastów. Wiadomo, no początkowo trochę jest tego, dlatego że początkowo daję tu wodę, jak się ukorzenią ładnie, już zobaczę, że rośnie, że taki jest, wiecie, jak trzeba, to wtedy już leję tutaj do samego końca. No i co? Tutaj właśnie musimy sprawdzać co jakiś czas. Ja czasem sypnę trochę witaminy C zwykłej. To pomidorom nie zaszkodzi. Wnusia, dziurami tu mi nie wchodź. Żeby, wiecie, tam te grzyby są czasami jakieś, mogą zalegać. Żeby to się nie rozprzestrzeniało. I co za tym idzie, też jak nie wylewając tej wody właśnie dookoła, to grzybowe choroby raczej tak nie wchodzą.
w pomidory. No, no to tyle z tego patentu. Prosty, prawda?